Berdychowska. W moim przekonaniu jedną z najwybitniejszych postaci w historii Polski XX wieku. Właściwie trudno sobie wyobrazić, czym byłaby historia, szczególnie po odzyskaniu niepodległości w 1989, gdyby nie kilkadziesiąt lat ciężkiej pracy redaktora z Muzeum Lafitte. Po drugie, zobowiązania. Jeżeli poważnie traktujemy i wysiłek Giedroycia i jego pracę, to coś nas zobowiązuje. Trzeba próbować przynajmniej zasłużyć na tego typu wyróżnienie, tak? Bo ciągle to jest zadanie, to jest wyzwanie, zasłużenie na tę nagrodę. I pan Mirosław Marynowicz. Na rzeczywistość, w jakiej żyjemy. Na to, co określa się terminem przestrzeni publicznej. Że ja podmiotowienie, że kolory mojej ojczyzny byli odbrane mi nagrodę dziadu. Ale to także poczucie braterskości, temu, że mamy kolegów od dawna, mamy partnerów od dawna w wojsku. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I to partnerstwo, ono pomaga robić jakieś żaden rzeczy, doktor, które łączą nasze narody. Człowiekiem, nasze oto człowiek, powiedział Piłat. Oto człowiek, o kim? No o Jezusie. O jakie tytuły chodzi? Jakie wyróżniki? Mówiłem Berdychowską i Mirosława Marynowicza, to bezinteresowne działanie na polu publicznym w dobrym i złym czasie. I wielka odwaga cywilna. Ale wypływające stanąć wobec ludzi i powiedzieć miłości, nie tą drogą. Działanie troską w imię sprawy. Obieg polskich to by się spraw, pan Jerzy Giedroyc cieszył. Czasem bólu, czasem żalu. Lepiej wybrać nie bo różny jest zakres polityka tych spraw. I sprawa. Szczególnie kiedy dotyczy zagadnień moralnych, tak społecznych, życie. Lokalnych wspólnot. Niech się raduje Rzeczpospolita. Niech żyją Bogumiła Berdychowska i Mirosław Marynowicz. A patronat honorowy nad uroczystością przyjmuje prezydent RP Andrzej Duda, jak podkreślił przewodniczący kapituły Nagrody Bogusław Chrobota. Właśnie taki werdykt ma duże znaczenie dla kształtowania się stosunków polsko-ukraińskich. W dobie, kiedy Polska i Ukraina ma przed sobą tak ciężkie kryterium i tak poważne wyzwania współpracy, integracji i rozliczania się z przeszłością. Wszyscy ci ludzie, którzy działają na rzecz pojednania pomiędzy Polakami i Ukraińcami i na rzecz budowy tej wspólnoty wartości powinny być nagradzani. To jest taki symboliczny dowód na to, że to jest ważna sprawa. Patronem medialnym nagrody imienia Jerzego Giedroycia jest Polskie Radio. Które dziś 24 godziny w Polsce i na świecie. Ze stolicy apostolskiej. Na początku. I to już była ostatnia informacja dzisiejszego wydania magazynu 24 godziny w Polsce i na świecie. Pozostały nam już tylko do niej niespełna dwie minuty, a ja już Państwu za wspólnie spędzoną godzinę bardzo uprzejmie dziękuję, kłaniam się swoim. Zapraszam na jutro na kolejne wydanie magazynu 24 godziny w Polsce i na świecie. Marcin. Za zaufania pokładane w Radiu Maria. Potwierdzany przez Radio 24. Większość z nas rezygnuje z podróżowania, bo obawia się niebezpieczeństw i wysokich kosztów. A wystarczy wstać z kanapy. Podróże 24. Świat po ludzku. W tej audycji dowiedziemy, że aby podróżować nie trzeba mieć dużych pieniędzy, a wystarczy mieć marzenia. Pokażemy świat po ludzku. Różnorodny, otwarty, przyjazny. Zapraszam w sobotę o 23.10. Paulina Kozioł. I Ojca Świętego Benedykta XVI. Dołącz do nas facebook.com/ Polskie Radio 24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. O wartości Radia Maryja. Kiedy najlepiej my, jego odbiorcy, jego słuchacze. Do nas skierowana jego jest posługa. Minęła pierwsza. Polskie Radio dlatego 24. Mamy największe prawo do jej informacje oceny dnia. I do przedłuż wyrażenia własnych opinii. Józef Pinior nie zostanie aresztowany. Poznański sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury w tej sprawie. Śledczy przekonywali, że areszt był konieczny ze względu na obawę matactwa. Obrońcy byłego senatora twierdzili, że nie ma ku temu podstaw. Działaczowi opozycji z czasów PRL, byłemu europosłowi i senatorowi postawiono zarzuty płatnej protekcji i uzyskiwania korzyści w związku z zajmowanym stanowiskiem. Miał przyjąć w sumie 46 tysięcy złotych. Prokuratura podała, że materiał dowodowy zbierała od kwietnia ubiegłego roku.
Józef Pinior i 10 innych osób Radio zostali zatrzymani przez centralne biuro antykorupcyjne we Wrocławiu. Wszyscy zostali przewiezieni do Poznania, gdzie usłyszeli zarzuty przyjmowania lub oferowania pieniędzy w zamian za obietnice załatwienia spraw gminnych, państwowych i samorządowych. Józef Pinior nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. W Sejmie pierwsze czytanie kolejnej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Omawiany projekt dotyczy organizacji i trybu postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz statusu sędziów Trybunału. Daniel Milewski z Prawa i Sprawiedliwości podkreślał, że to poprzednia większość parlamentarna z PO i PSL wraz z prezydentem Bronisławem Komorowskim wywołała kryzys konstytucyjny. 25 czerwca 2015 roku przyjęli haniebną ustawę o Trybunale, a potem łamiąc konstytucję, próbowali wybrać z górką i do sędziów, mają jeszcze okazję Polaków przeprosić. Przeproście tylko za własne grzechy, a nie za nasze wyimaginowane przez was winy. Krzysztof Brejza z Platformy Obywatelskiej przekonywał zaś, że nowa ustawa uderza w Trybunał Konstytucyjny. Mówicie ustawa naprawcza, ale wszyscy wiedzą, że kolejna ustawa rozbijacka, demolująca Trybunał, konsekwentnie niszczycie zasady podziału władz, zasady szczególnej separacji władzy sądowniczej od dwóch pozostałych. Niszczycie tak naprawdę tradycję polskiego konstytucjonalizmu, tradycję polskiego ustroju. W myśl propozycji w 2018 roku ma zostać zlikwidowane Biuro Trybunału, które zastąpiono Kancelaria Trybunału i Biuro Służby Prawnej Trybunału. Jest też mowa o wyborze prezesa Trybunału. Autorzy regulacji chcą, by w przypadku niedokonania tego wyboru we właściwym czasie wprowadzić instytucję dostosowującą, czyli sędziego pełniącego obowiązki prezesa. Wybierze go prezydent spośród sędziów Trybunału o najdłuższym stażu w sądownictwie lub w administracji państwowej szczebla centralnego na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa. Unia Europejska ma budżet na przyszły rok. Europosłowie zaakceptowali wcześniejsze porozumienie negocjatorów z krajów członkowskich i Parlamentu Europejskiego. Płatności ustalono na poziomie ponad 134 miliardów euro. To prawie 2 miliardy euro mniej niż początkowo domagali się europosłowie. Przyjęty budżet jest bardziej zbliżony do czerwcowego projektu Komisji Europejskiej. A więcej na ten temat Beata Północ. Na liście priorytetów pozostało wspieranie konkurencyjności i wzrostu oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Na ten cel w przyszłym roku ma być przekazana prawie połowa pieniędzy z unijnego budżetu. Ponadto w porównaniu z obecnym rokiem o 11% mają być zwiększone wydatki na bezpieczeństwo i przeciwdziałanie skutkom kryzysu migracyjnego. Prawie 6 miliardów euro ma być wsparciem dla unijnych krajów w przyjmowaniu uchodźców. Finansowane mają być także powroty tych osób, którym nie należy się azyl w Unii. Z kolei na politykę spójności, której największym beneficjentem jest Polska, zarezerwowano o prawie 11% funduszy mniej. Nie oznacza to, że zdecydowano o odebraniu czy wstrzymaniu pieniędzy przeznaczonych dla unijnych krajów, w tym dla Polski. Eksperci tłumaczą, że jest to związane z początkowym, wolnym tempem wykorzystywania funduszy, a to powoduje, że w przyszłym roku Komisja otrzyma z europejskich stolic mniej faktur dotyczących zwrotu pieniędzy za zrealizowane projekty. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. François Hollande w 10-minutowym orędziu dokonał bilansu swojej prezydentury w perspektywie spraw wewnętrznych i polityki zagranicznej. Zakończył wystąpienie oświadczeniem, że nie będzie kandydował w przyszłorocznych majowych wyborach prezydenta Francji. Marek Brzeziński. To dla Francuzów był najważniejszy punkt deklaracji wyraźnie wzruszonego François Hollande'a, publicznie oświadczającego, że nie będzie startował w wyścigu do Pałacu Elizejskiego. Zapewniał, że wprowadzone przez niego środki dotyczące walki z bezrobociem, z ożywieniem inwestycji, z poprawą poziomu życia Francuzów będą wkrótce widoczne. Nie tak szybko, jakby sobie tego życzył, ale stanie się to faktem. Oceniając sytuację na świecie, powiedział, że w trakcie jego mandatu przeżywaliśmy wyjątkowo trudne chwile. Skierowałem nasze wojska do Mali, do Republiki Środkowoafrykańskiej, do Iraku i do Syrii, żeby bronić świata naszych wartości, żeby walczyć z terroryzmem, który wciąż nam zagraża i który zaatakował nas w Paryżu, w Saint-Denis i w Nicei. Mówiąc z szacunkiem o osobie kandydata centroprawicy na prezydenta Francji, wielkiego faworyta majowych wyborów François Fillona, ostrzegł jednak, że jego program podważa istniejący model socjalny i pogłębi różnice w społeczeństwie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Polska.
nie zda się, że ubywa bo 2,5 miliona młodych ludzi. Duże. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem przechodzące w przelotne opady śniegu. Większe przejaśnienia jedynie w północnej połowie kraju. Temperatura na przeważającym obszarze od minus 2 do plus 1. Na Suwalszczyźnie miejscami minus 4, na zachodnim wybrzeżu plus 3. Wiatr dość silny, nad morzem i w górach porywiste. Polskie Radio 24. Radio Maria, swój ewangeliczny przekaz adresuje do ludzi narodu. Pierwszej czas na tematy gospodarcze. Dominik Polański i jego gość. Organizacja państw eksportujących ROWEM OPEC podjęła pierwszą od 8 lat decyzję o redukcji wydobycia. I o tym porozmawiam z naszym gościem w studiu Polskiego Radio 24. Michał Stajniak, analityk surowcowy Strzelity Prokers. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Od stycznia zmniejszy się wydobycie o około 1 200 000 baryłek ropy dziennie, czyli o ponad 3% do 32,5 miliona baryłek dziennie. Od września mówiło się o cięciach, a teraz te cięcia są już realne. Realne dopiero od stycznia. Trzeba powiedzieć, że OPEC faktycznie doszedł do tego, o czym mówił w Algierii pod koniec września, czyli dokonał tego cięcia na poziomie 1-2 miliona baryłek. Wcześniej mówiło się nawet o 1,5 miliona baryłek, natomiast ma zobowiązywać ten limit produkcyjny 32,5 miliona baryłek. Wobec tego są różne niesmaki wobec całego tego poziomu produkcyjnego, natomiast kluczowe będzie to, czy faktycznie to porozumienie o cięciu wejdzie w grę. O cięciu ceny słyszeliśmy już wcześniej, a to związane było z nadpodażą na rynku, to występowało od Zdecydowanie tak, to mniej więcej od 2014 roku mamy dosyć sporą nadpodaż na rynku, sięgała ona nawet 2 milionów baryłek na dzień. Było to wywołane taką kwestią jak rewolucja łupkowa w Stanach Zjednoczonych. Bardzo mocno rosła produkcja właśnie w tym kraju, związana z łupkami i to było głównie powodem tych spadków cen z ostatnich 2 lat. No i Arabia Saudyjska próbowała zalać swoją ropę ropą cały świat, próbowała doprowadzić do tego, że Stany Zjednoczone będą obniżać swoją produkcję, co końcowo doprowadzi ponownie do wzrostów cen do poziomu 100 dolarów za jedną baryłkę. To się jednak nie udało, gdyż amerykańscy producenci doskonale dostosowali się do bieżącej sytuacji na rynkach. Dlatego organizacja krajów eksportujących ropę naftową, czyli OPEC, zdecydowała się na pewnego rodzaju kroki, czyli cięcie produkcji. Jest to cięcie produkcji pierwsze od 2008 roku. Oczywiście nie wiemy, czy jeszcze zostanie to tak naprawdę wprowadzone, natomiast jest to kluczowa decyzja właśnie od 2008 roku, kiedy to Arabia Saudyjska oraz inne kraje OPEC dokonały cięcia związane z poprzednim kryzysem finansowym. Teraz te cięcia pierwsze od 8 lat nastąpiły. Jeżeli nastąpił, to nastąpił po długich też rozmowach, bo trzeba było osiągnąć konsensus, kto ile zetnie. No tak, dokładnie tak. Mieliśmy dosyć długie rozmowy, gdyż najpierw mieliśmy to nieformalne spotkanie w Algierii pod koniec września. Bardzo długo mieliśmy właśnie rozmowy, mieliśmy porozumienia głównie pomiędzy Arabią Saudyjską oraz Iranem. Rynek powoli przestawał wierzyć w taką możliwość, że dojdzie do pewnego rodzaju konsensusu. Natomiast wczoraj, czyli 30 listopada w Wiedniu doszło do tej kluczowej decyzji. Mamy konsensus, mamy specyfikację, jeśli chodzi o każdy kraj, czyli mamy bezpośrednio, ile każdy kraj będzie tę produkcję zmniejszał, czy nawet zwiększał, jeśli chodzi o Iran, czy które kraje nie będą zwiększać produkcji, ale też nie będą miały zezwolenia na zwiększanie tej produkcji. W przypadku Arabii Saudyjskiej będzie to 500 tysięcy baryłek dziennie. Jest to dosyć sporo, jeśli chodzi o ten kraj. Jednak Arabia Saudyjska chce produkować w dalszym ciągu powyżej 10 milionów baryłek na dzień. Jest to tak zwany limit, taka podłoga, poniżej której Arabia Saudyjska nie będzie chciała zejść. Więc tutaj trzeba powiedzieć o takiej kwestii jak obniżanie produkcji sezonowej, gdyż Arabia Saudyjska bardzo mocno zwiększyła produkcję w sezonie letnim. To było mniej więcej 200-300 tysięcy baryłek na dzień więcej produkcji, natomiast
pewnego rodzaju mamy w tym momencie dostosowanie do niższego popytu, który jest związany z sezonem zimowym. Wtedy mamy zdecydowanie niższy popyt na rynku ropy naftowej, więc nie możemy tutaj również mówić o jakimś bardzo dużym przełomie. Tutaj kluczem będzie to, czy faktycznie będą wprowadzone te limity produkcyjne i to, czy będą uczestniczyły również inne kraje. Inne kraje, chodzi mi o na przykład Rosję czy o Kazachstan. O Rosji zaraz jeszcze powiemy, natomiast wróćmy na chwilę do Iranu. To jest bardzo ciekawy gracz znajdujący się w tym kartelu. Zdecydowanie tak, Iran był tu takim kluczem, jeśli chodzi o całe osiągnięcie porozumienia, gdyż tak jak wcześniej rozmawialiśmy, bardzo długo trwały negocjacje pomiędzy Arabią Saudyjską oraz Iranem, gdyż Iran, przypomnijmy, od początku tego roku nie ma już na sobie sankcji gospodarczych ze Stanów Zjednoczonych oraz z Europy, wobec czego może zwiększać produkcję ropy naftowej i chciał zwiększyć tą produkcję do poziomu sprzed nałożenia sankcji, czyli mniej więcej 4 miliony baryłek na dzień. No i w tym momencie udało się osiągnąć pewnego rodzaju konsensus, czyli Iran będzie miał zezwolenie na zwiększenie produkcji ropy naftowej o 90 tysięcy baryłek. Kluczem tutaj jest jednak to, który poziom produkcyjny będzie brany pod uwagę, gdyż mamy tutaj różnego rodzaju źródła tej produkcji. Źródła bezpośrednie, czyli te podawane bezpośrednio przez Iran, mówią o 3,9 miliona baryłek na dzień, natomiast źródła zewnętrzne mówią o tym, że Iran produkuje na poziomie około 3,7 milionów baryłek. Co ciekawe, produkcja efektywna ustalona przez OPEC ma wynosić około 3,7 miliona baryłek na dzień, jeśli chodzi o Iran. Więc tutaj już mamy pewnego rodzaju zgrzyty, która tak naprawdę produkcja wejdzie w życie, jeśli chodzi o Iran. Iran ma mieć być zezwolony, ma mieć zezwolenie na zwiększenie produkcji o 90 tysięcy baryłek na dzień. Tylko pytanie, z którego poziomu produkcyjnego. No i wręcz wydobycie też Irak, który wcześniej był przeciwny cięciom. Irak mniej więcej 4,6 miliona baryłek na dzień produkcji. To jest drugi gracz. To jest drugi gracz w kartelu. Natomiast historycznie kiedyś Iran był na drugim miejscu. Teraz to się zmieniło i Irak w dalszym ciągu chciał zwiększać produkcję nawet do 5 milionów baryłek na dzień w tym roku, natomiast w średnim terminie nawet do 6 milionów baryłek na dzień. Irak tak naprawdę również nie chciał tej produkcji ciąć, nie chciał nawet tej produkcji mrozić, ze względu na to, że potrzebuje gotówki, która jest potrzebna do walki z państwem islamskim. Jest to dosyć duży problem dla tego kraju, dlatego potrzebuje coraz to większej ilości gotówki. Mimo wszystko jednak doszło do konsensusu i Irak ma ciąć mniej więcej o 200 tysięcy baryłek na dzień. Ale kartel OPEC to nie wszyscy eksporterzy ropy naftowej na świecie. Ważni gracze też znajdują się poza organizacją państw eksportujących ropę naftową. Takim graczem jest na przykład Rosja. Rosja zdecydowanie teraz największym eksporterem, może nie eksporterem, ale na pewno producentem ropy naftowej na świecie, gdyż produkuje na poziomie 11,2 miliony baryłek na dzień. Jest to naprawdę duża produkcja, większa niż Arabia Saudyjska oraz Stany Zjednoczone. No i tutaj również bardzo długie negocjacje pomiędzy OPEC-iem oraz Rosją na temat tego, co w zasadzie Rosja ma zrobić z tym porozumieniem. No i okazuje się, że OPEC był w stanie wyperswadować Rosji, aby tą produkcję ścięła. Tutaj mówi się mniej więcej o 200-300 tysiącach baryłek na dzień, natomiast wszystkie kraje spoza OPEC, które mają jakby uczestniczyć w tym porozumieniu, ma to być około 600 tysięcy baryłek, więc pytanie, ile będzie tutaj kontrybuować Rosja. Jeśli chodzi właśnie o ten kraj, to tutaj warto zwrócić uwagę na to, że wcześniej było mówione, że Rosja tak naprawdę mrożąc produkcję na poziomie 11,2 miliona baryłek na dzień, tak naprawdę tą produkcję zetnie wobec planów, które miała na bieżący rok. Więc pytanie, jaki tak naprawdę będzie ten poziom
poziom produkcyjny, czy to cięcie na poziomie 200-300 tysięcy to będzie cięcie wobec aktualnej produkcji, czy wobec produkcji, która była ustanowiona w budżecie na bieżący rok. Ceny ropy po decyzji OPEC podskoczyły, no i tego się możemy spodziewać, że tak będzie to wyglądało w najbliższym czasie? Myślę, że raczej tutaj powinniśmy powiedzieć, że ceny ropy naftowej rosły jeszcze przed jakimikolwiek decyzjami. Był to wzrost nawet w okolicach 8%, natomiast po samej decyzji już ruch nie był taki duży. Dzisiejszego dnia widzimy takie względne wzrosty, natomiast kluczem do tego, co będziemy obserwować w najbliższych dniach, najbliższych tygodniach, będą negocjacje z Rosją, negocjacje z innymi państwami spoza OPEC, gdyż trzeba tutaj podkreślić, że te negocjacje jeszcze nie dobiegły końca, więc będzie to naprawdę bardzo, bardzo ważne do tego, jak ceny mają się zachowywać w najbliższym czasie. Jeśli nie doszłoby do szybkiego porozumienia, no to takie wzrosty byłyby ograniczone do okolic 52-53 dolarów za baryłkę, natomiast w przeciwnym wypadku, jeśli Rosja faktycznie będzie uczestniczyć w tym porozumieniu, no to 55 dolarów za jedną baryłkę będzie jak najbardziej możliwe. A jak ta decyzja kartelu wpłynie na ceny? Ceny na stacjach paliw. Ceny na stacjach paliw, jest to dosyć ciekawa sytuacja, gdyż jednak nie zależą one tak naprawdę w dużym stopniu od cen ropy naftowej. Jest to zaledwie około 30-40% w samej cenie benzyny. Natomiast będzie to stanowiło podstawę dla firm, które sprzedają tą benzynę hurtowo, żeby ustanowić wyższy poziom, wyższą bazę do tego, żeby sprzedawać benzynę, ale nie spodziewałbym się tu jakichś szalonych wzrostów na stacjach paliw. Oczywiście, jeśli mówimy o 20-30 groszach, to jest czasami dla niektórych ludzi bardzo, bardzo dużo, natomiast myślę, że poziom 4,80 to jest maksymalny poziom w przyszłym roku, jeśli doszłoby naprawdę do dużych cięć ze strony producentów, a te nie są tak naprawdę jeszcze pewne. Michał Stajniak, analityk surowcowy X-Trade Brokers, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. A Państwa odsyłam jeszcze na stronę gospodarka.polskieradio.pl. Dominik Oleński, do usłyszenia. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Robert Litkę, witam Państwa, a ze mną w studiu jest profesor Ryszard Scharfenberg, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski. Witam Pana. Dzień dobry. Będziemy rozmawiali o spójności społecznej, czy też o polityce spójności społecznej. Może wyjaśnijmy, co to jest spójność społeczna. To jest wielowymiarowe zjawisko, które przede wszystkim dotyczy raczej życia grupowego, społecznego niż jednostek. No nie możemy powiedzieć, że ktoś jest spójny społecznie, na przykład pan, a ja nie jestem spójny społecznie. To dotyczy całych grup i ujmuje się w kilku wymiarach, na przykład wymiar ekonomiczny, czyli na przykład nierówności, równość, sprawiedliwość ekonomicznie, od strony ekonomicznej. Wymiar polityczny, na przykład uczestnictwo, zaufanie do instytucji politycznych i jest taki wymiar również społeczno-kulturowy, który można uznać zaufanie do innych ludzi, otwartość na inne podejścia, kultury. Więc to trzeba pamiętać, że jest wielowymiarowe ujęcie, są tu zagadnienia nie tylko ekonomiczne, ale również takie społeczno-kulturowe i gdzieś pomiędzy nimi mniej lub bardziej kontrowersyjne sprawy polityczne. Unia Europejska od dawna, jeszcze jako EWG, zainteresowała się wyrównywaniem właśnie tych nierówności społecznej, budowaniu tej spójności społecznej. Mamy fundusze europejskie, które właśnie temu celowi służą. My z tych funduszy europejskich korzystamy. No i czy można powiedzieć, że widzimy jakieś efekty wykorzystywania funduszy europejskich w naszym życiu społecznym, właśnie w budowaniu tej spójności społecznej? Zastanawiałbym się, czy Unia Europejska powstała, żeby... No tak, tak, że... Tak. Niemniej tu myślimy w kategoriach całych terytoriów, czyli mamy Polskę i wzrost gospodarczy, zamożność i myślimy, no, żeby dogonić kraju, dogonić Europy Zachodniej, no i też z perspektywy krajów Europy Zachodniej być może utrzymywanie długo takiego systemu, w którym są bardzo biedne kraje i bardzo bogate, może też nie być korzystne. To na przykład do tych bardzo biednych i z niedorozwiniętymi standardami społecznymi.
56. Można przenosić przemysł, na przykład spieszałych bogatych, miejsca pracy, i tak dalej. To bym raczej uznał, że jest myślenie bardziej ekonomiczne niż społeczność, bo tu jest cały czas kwestia wzrostu gospodarczego i porównań zamożności pomiędzy tymi krajami. Chodzi o poziom życia. Chodzi o poziom życia, ekonomiczny poziom życia. Oczywiście ekonomiczny, tak. Dostęp do pracy, do nauki. No to wszystko. Głównie dostęp do pracy, chociaż oczywiście również ten wymiar edukacyjny, Unia rozwija proces boloński i tym podobne, ale dużo ważniejszy jest oczywiście jednolity rynek, bo to jest główny instrument, który ma wyrównać tą sytuację. No i plus fundusze europejskie, o których Pan wspomniał, które no, dodatkowo są udzielane tym krajom, które są w gorszej sytuacji, tak aby mogły ten przynajmniej pod względem infrastruktury i pod względem takich połączeń z tymi krajami bogatymi, tak żeby działał jednolity rynek towarów, pracowników, kapitału. Ja też przeżyłem tutaj informację Głównego Urzędu Statystycznego sprzed kilku dni, który poinformował, że no właśnie w latach 2004-2013 zaobserwowano znaczące zmniejszenie nierówności dochodowych, skoncentrujmy na tym, pomiędzy krajami europejskimi a Polską. No, Francja, Niemcy, Szwajcaria oczywiście ciągle są znacznie bogatsze od nas, ale ten dystans się zmniejsza. Tak, dystans się zmniejsza rzeczywiście. Tutaj określa się, że Polska dokonała bardzo dużego postępu pod względem gospodarczym. Jeżeli porównamy się z innymi krajami, szczególnie postkomunistycznymi, takimi, które no, nie przeszły transformacji, albo przeszły na bardzo niedoskonały sposób, na przykład Białoruś czy Ukraina, i tam jest dużo gorzej. No one nie są w Unii Europejskiej. No nie są, tak, ale również jeśli chodzi o Węgry czy Czechy, wydaje mi się, że także Polska nadrobiła, bo zawsze Węgry i Czechy były tym lepiej rozwinięte, więc tutaj również nadrobiono. Mówi się też o wyrównywaniu różnic względem terytorialnym. Czy dla Polski jest ważne? Mówi się o Polsce A, Polsce B, czy Polsce centralnej, zachodniej, a Polsce wschodniej. No i tutaj mamy nawet specjalne fundusze dedykowane do tego, żeby ta Polska wschodnia, ta ściana wschodnia podnosiła się gospodarczo i społecznie. Tak. Widzimy efekty? No właśnie, z tymi efektami chyba w ramach wewnątrz Polski jest gorzej. O ile pamiętam, ekspertów, którzy badają politykę regionalną i wpływ funduszy na to wyrównywanie wewnątrz Polski pomiędzy tymi regionami i zamożnością tych regionów, no to tu wydaje mi się, że nie osiągamy wiele. I stąd jest też pytanie, dlaczego tak się dzieje, dlaczego jest tak, że te głównie duże ośrodki miejskie się rozwijają bardzo dynamicznie, a jednak te mniejsze ośrodki czy obszary wiejskie, ten rozwój dużo mniej dynamiczny. Ale tutaj mówimy o tym, że te różnice między tą lepiej rozwiniętą częścią Polski, a tą gorzej rozwiniętą częścią Polski się nie zmniejszają. Tym niemniej obie te części dzięki funduszom europejskim rosną. No średnio rzecz biorąc, tak. Czyli no, czasem jest taka teza o lokomotywach rozwoju. I te lokomotywy rozwoju są zwykle duże miasta, metropolie. I to tutaj koncentruje się wzrost gospodarczy, też migracje, wiele osób się przenosi z obszarów wiejskich czy z mniejszych miast do dużych miast i tam już pracują i te właśnie miasta ciągną, czyli nawet jak już okazało, że mamy stagnację rozwoju gospodarczego na obszarach poza dużymi miastami, no to te duże miasta mogą się szybko rozwijać i w związku z tym średnia rzecz, całość się rozwija. No tak, ale to jest pytanie o przyczynę, dlaczego tak się dzieje, że te regiony słabiej rozwinięte nie mogą dogonić tych lepiej rozwiniętych. Takie zjawiska mają miejsce także w innych krajach, zachodniej Europy, można powiedzieć tutaj. Podać przykład Włoch, gdzie mamy południe, które wyraźnie odstaje od północy kraju. I w sumie trudno zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Pieniądze na południu płyną, a efektów nie ma. No tutaj jest... No tak, ale o wiele więcej czynników się podaje. No tak jak moglibyśmy powiedzieć, że no mamy Niemcy. Niemcy są bogate, ale przecież wschodnie Niemcy po NRD to jest obszar dużo biedniejszy i tam jest zapaść. I mimo wielkich środków, które Niemcy przeznaczyli na inwestycje w te obszary byłych wschodnich Niemiec, to nadal jest bardzo duża różnica pomiędzy zachodnimi Niemcami a wschodnimi Niemcami. I to jest dla nich duży problem, więc moglibyśmy powiedzieć, dlaczego tak się stało. No, powody były polityczne, podział polityczny Niemiec na dwa obozy i jeden
zupełnie inna gospodarka, zupełnie inna kultura i taka próba zbudowania innego ustroju. Jeżeli chodzi o Włochy, no to ten podział też ma bardzo długie korzenie i podobnie w Polsce wydaje mi się, że dość często przy takiej dyskusji o różnicach terytorialnych w Polsce podkreśla się zabory i ta część, która była pod zaborem pruskim, no to jest ta część jednak bardziej dynamiczna i bardziej społecznie rozwinięta, a ta część pod zaborem rosyjskim, która była, no to jest... I to nadal się odstawia, nawet pamiętam takie mapki, na których pokazujecie cały czas te różnice jeszcze pozaborowe. Więc to jest długi proces. No i w wielu krajach coś takiego jest. Ja pamiętam, że w Stanach Zjednoczonych też są takie miejsca, które klasycznie są ujmowane jako, właśnie jako taki obszar zapaści, biedy. I mimo, że różne rządy chciały coś z tym zrobić, no, nie udało się całkowicie zmienić sytuację. Czyli można powiedzieć, że problem też tkwi w głowach ludzi, tak? Wszystkie problemy tkwią w naszych głowach. Tam jest czasami często. Tam próbujemy je rozwiązywać razem z innymi ludźmi, z mniejszym lub większym konflikcie, tak? No dobrze, ale polityka spójności, polityka społeczna, która ma likwidować różnice, nie tylko związana z funduszami europejskimi. Mamy w Polsce od kilku miesięcy program Rodzina 500+. Czy widać już jakieś efekty tego programu? Te różnice społeczne się zmniejszają, ubóstwo się zmniejsza. Na razie są dostępne jedynie takie symulacje wpływu 500+ na zarówno nierówności ekonomiczne, jak i ubóstwo. I z tych symulacji wynika, że nierówności dochodowe pomiędzy rodzinami, szczególnie z dziećmi, zmniejszą się. Ze względu na to, że to 500 zł dla biedniejszych rodzin jest dużo więcej relatywnie niż dla tych bogatszych. A z drugiej strony też ubóstwo zmniejszy się. Ubóstwo ogólne, a w szczególności ubóstwo dzieci. Pamiętam te szacunki, z których wynikało, że ubóstwo skrajne dzieci było w 2015 roku bodajże 10%, a w takim optymistycznym scenariuszu, jeżeli rodziny wydadzą całe te środki, nie będą nic oszczędzały, no to wtedy ubóstwo skrajne spadnie poniżej 1%, co można by uznać, że poprzez jeden transfer osiągnięcie czegoś takiego. Co prawda niektórzy sądzą, że jakbyśmy skoncentrowali te środki na ubogich rodzinach, to w ogóle byśmy zlikwidowali ubóstwo rodzin, ponieważ one są rozproszone również do zamożnych rodzin. Niemniej jednak no, rząd postanowił akurat wprowadzić takie rozwiązanie, no i ono ma konsekwencje, o których powiedziałem, że spadną nierówności pomiędzy rodzinami z dziećmi oraz spadnie mocno ubóstwo dzieci i trochę mniej również się zmniejszy ubóstwo ogółem. Ale czy to jest tylko kwestia ubóstwa, czy też mogą być jakieś inne pozytywne konsekwencje tego, że właśnie te rodziny nie są już tak biedne, może będą miały czas na, nie wiem, lepsze wychowanie dzieci, dostęp większy do kultury, no. Różne mogą być tutaj. Można oczekiwać wielu wielu pozytywnych konsekwencji, które są związane z ograniczeniem ubóstwa, bo to, o czym pan wspomniał, to są konsekwencje ubóstwa, czyli też no, nie mamy na to, co mają przeciętne rodziny, więc dzieci czują się wykluczone, w związku z tym mniej są bardziej chorowite, mniejsze edukacyjne osiągnięcia mają i tak dalej. No, jeżeli byśmy szukali również pozytywów, to pamiętam, że jest taka hipoteza, że również wpłynie to na zmniejszenie przemocy w rodzinach. Po części z tego względu, że głównie dysponuje tymi pieniędzmi kobieta i w związku z tym jej pozycja w rodzinie, nawet jak jest to rodzina przemocowa, rośnie i ten przemocowy mąż może jednak się zastanowić, czy powinien tak postępować. Tak, ale drugi wątek jest taki, że to może też skłonić kobiety, które teraz są bardziej niezależne, mając te duże... No, to zależy od liczby dzieci, ale te względnie duże środki, że mogą po prostu postanowić odejść od przemocowego męża. No jeszcze jest program Mieszkanie Plus. Tutaj też można spodziewać się, jeżeli zadziała, tak, jakie mogą być tego skutki? Problemy mieszkaniowe w Polsce są bardzo poważne i w związku z tym jest oczekiwania, że rząd obecny wniesie tu jakąś nową jakość i rzeczywiście program Narodowy Program Mieszkaniowy obiecuje bardzo dużo reform w bardzo wielu obszarach. Niektóre są niepokojące dla organizacji pozarządowych, na przykład te związane z eksmisjami. Inne są może bardziej pozytywne, związane z obietnicą, że będziemy rozwijać te mieszkania, które są na wynajem, ale nie są mieszkaniami komunalnymi. Do mieszkań komunalnych są duże kolejki.
W związku z tym część osób jest skazana na... Mieszkań w TBS-ach też jest mało, więc część osób jest skazana na bardzo wysokie czynsze, szczególnie w dużych miastach, na prywatnym rynku najmu. Stąd odpowiedź na te nierówności mieszkaniowe, czyli rozwijanie tego segmentu mieszkalnictwa, który jest dla tych no, średnio, poniżej średniej, ale jednak nie ubogich, to wydaje mi się być no, obiecujące, jeżeli rzeczywiście ten program będą na niego środki i zostanie on dobrze rozwinięty. Wówczas można oczekiwać zmniejszenia również nierówności mieszkaniowych. No, zobaczymy za parę lat, jak się te nierówności społeczne w Polsce zmniejszają. Miejmy nadzieję, że nie będą rosły. Naszym gościem był profesor Ryszard Scharfenberg, Instytut Polityki Społecznej z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A rozmawiał Robert Litwę. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Osobom, które nie złożyły oświadczenia, że nie są amerykańskimi rezydentami podatkowymi, mogą w najbliższych dniach zostać zablokowane konta. Chodzi o klientów instytucji finansowych, którzy zawarli umowę z bankiem lub inną instytucją finansową od 1 lipca 2014 roku do 1 grudnia 2015. Te osoby miały czas do końca listopada na podpisanie stosownego oświadczenia. Tadeusz Białek ze Związku Banków Polskich wyjaśnia, że taki obowiązek wynika z polsko-amerykańskiej umowy FATCA. Podkreśla, że w razie zablokowania konta należy skontaktować się z bankiem. Powinniśmy jak najszybciej dostarczyć bankowi takie oświadczenie. Można bezpośrednio udać się nawet do banku, będzie szybciej złożyć to oświadczenie. Wówczas bank jest zobowiązany w terminie 3 dni zwolnić taką blokadę, maksymalnie 3 dni. Tadeusz Białek dodaje, że obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy nie tylko klientów banków. Instytucjami, które są obowiązane do tego, żeby takie oświadczenie odbierać, są instytucje finansowe, czyli nie tylko banki, ale również SKOK-i, domy maklerskie, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne. Oświadczenia FATCA nie muszą składać osoby, które zawierały umowy przed 1 lipca 2014 roku. Takiego obowiązku nie mają też ci, którzy zostali klientami instytucji finansowej 1 grudnia 2015 roku lub później, bo oni podpisali odpowiednie dokumenty podczas zakładania konta. Ponad 160 prac zostało zgłoszonych do 74. konkursu Szopek Krakowskich. Pod pomnik Adama Mickiewicza na rynku głównym szopkarze przynieśli owoce swojej kilkumiesięcznej pracy. Punktualnie w południe wzięli udział w kolorowym korowodzie. Jak co roku w szopkach nie zabrakło odniesień do współczesnej sytuacji politycznej, bieżących wydarzeń oraz problemów Krakowa. Motywem dominującym są Światowe Dni Młodzieży, które odbyły się w lipcu. Na samym środku mojej szopki stoi kukiełka Franciszka i obok młodzież, młoda Peruwianka i Polak. Umieściłem 39 postaci młodzieży, tam papieża, krakowiaków, jakichś postaci historycznych po prostu, które są połączone pod tym jednym wydarzeniem. Oczywiście Bożego Narodzenia i też Światowe Dni Młodzieży. W tradycyjnej szopce nie może zabraknąć elementów architektury Krakowa, rodziny świętej z trzema królami, gwiazdą betlejemską i pasterzami. W większości konstrukcji sceny są ruchome. Kilka postaci, które machają, wesoło pozdrawiają. Ta mechanizacja właśnie na tym głównie polega. Poza tym no, trzej królowie oczywiście krążą wokół stajenki, gdzie święty Józef trzyma kaganeczek taki nad Chrystuskiem. Laureatów w 4 kategoriach konstruktorskich i kilku wiekowych poznamy w niedzielę. Od poniedziałku wszystkie zgłoszone do konkursu szopki będzie można zobaczyć na specjalnej wystawie. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 1:33. Czas na Puls Gospodarki. Wojciech Surmacz i jego goście. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Pan dr Marcin Idzik, dyrektor TNS Polska. Dzień dobry. Pan poseł Adam Abramowicz, szef Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości. Witam wszystkich. Oraz pan Adam Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha. Dzień dobry. Dzień dobry i członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP. Zgadza się. Zacznijmy od tych nowych danych GUS-u. Pojawiły się nowe dane w poniedziałek. GUS co miesiąc bada nastroje konsumenckie Polaków. Te dane poniedziałkowe są o tyle wyjątkowe, że po raz pierwszy od 1997 roku te nastroje konsumenckie wyszły na plus. Ten wskaźnik wyniósł 0,4 i tak naprawdę no, nawet Gazeta Wyborcza pochwaliła. Powiedziała, że to jest bardzo dobry wskaźnik, że Polacy tak naprawdę przestali
narzekać jakby na zasobność portfela. Tu chciałbym od razu poprosić o komentarz pana doktora Marcina Idzika jako fachowca od tego typu danych. Tak z punktu widzenia statystycznego, co to może oznaczać? Otóż jeśli chodzi o ten indeks nastrojów społecznych, jest to fakt statystyczny, iż wartość tego indeksu jest na plusie. Ja tylko przypomnę, iż również podobne wartości notowaliśmy nie tylko w 1997 roku, ale był jeszcze taki bardzo szczególny 2007 rok, kiedy również te wartości były wysokie, były dodatnie. Natomiast co oznacza to od strony formalno takiej statystycznej? Oznacza to, iż obecnie mamy taką sytuację, iż mniej więcej taki sam odsetek gospodarstw domowych w Polsce wskazuje, iż ich sytuacja ekonomiczna obecna bądź przewidywana jest korzystna bądź poprawi się w stosunku do odsetka gospodarstw domowych, które są przeciwnego zdania. Także te dwie grupy się zbilansowały. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, iż generalnie tego typu indeksy w przypadku naszego społeczeństwa, one przez większość lat są na wartościach ujemnych. Natomiast tak. Ja myślę, ale to jest dobra wiadomość dla nas? Znaczy jest to oczywiście dobra wiadomość, gdyż indeksy konsumenckie są pewną miarą stanu gospodarki polskiej, aczkolwiek tą miarą, której też bym jakoś szczególnie nie przeceniał. Natomiast ja myślę, że warto zwrócić uwagę na to, czy to, co teraz obserwujemy, są już to zmiany o charakterze upowszechnionym, zmiany o charakterze utrwalonym, zmiany faktycznie widoczne, ponieważ no, jest to jeden pomiar, który jest w tej chwili na plusie, ale faktem jest, iż od kilku miesięcy obserwujemy systematyczny wzrost wartości tych indeksów. Tak. Natomiast popatrzmy, jakby, co za to odpowiada i kto za to odpowiada. Otóż jeśli popatrzymy przez pryzmat wielkości miejscowości, na przykład, tak, no to okazuje się, że wartość tego indeksu wynosi prawie 6 punktów w przypadku mieszkańców obszarów wiejskich, ale jeśli weźmiemy pod uwagę już miasta powyżej 200 tysięcy, tam wynosi minus 12,5. A zatem jeśli chcemy powiedzieć o tym, iż faktycznie jest upowszechniona zmiana pozytywna, no to tutaj czy dużo do zrobienia jest jeszcze w tak zwanej Polsce powiatowej, krótko mówiąc? No, w każdym razie te opinie są zróżnicowane dosyć istotnie pod względem miejsca zamieszkania osób, które były poddane tym badaniom. Kolejna kwestia, mianowicie w jakich grupach wiekowych? Otóż mniej więcej na podobnym poziomie ten indeks utrzymuje się w grupach wiekowych do osób do 24 roku życia bądź między 25 a 39 rokiem życia. Natomiast faktem jest, iż od w zasadzie kwietnia tego roku obserwujemy istotny wzrost w grupach 40, 54, 55 plus. Także tutaj jakby pod względem wieku osób, które prowadzą gospodarstwa domowe, to jest ta grupa, gdzie jest faktycznie ta poprawa. Panie pośle, na chwilę przerwę, panie pośle. Pan doktor Idzik wspomniał o tym, że ten wskaźnik już raz na plusie był w 2007 roku, czego nie odnotowały media. To jest bardzo ciekawa informacja. A to by oznaczało, że ten wskaźnik już raz był na plusie w czasie, kiedy ugrupowanie, które pan reprezentuje, Prawo i Sprawiedliwość, było u steru władzy. Tak? Czyli to mógł być efekt tych kilku lat rządzenia. Jak pan ocenia w ogóle ten wskaźnik? Co się wydarzyło takiego, że Polacy po raz kolejny poczuli się dobrze? Tutaj jest bardzo ważną kwestią spadek bezrobocia, bo przypomnę, że w 2007 roku mieliśmy bezrobocie jednocyfrowe. Później, no niestety, ono poszło bardzo mocno do góry i teraz mamy znowu trend spadający, a więc to, że Polacy mogą łatwiej znaleźć pracę, a co za tym idzie także praca o wyższych wynagrodzeniach, ma tutaj istotne znaczenie. Oczywiście dodatkowo dochodzą te nasze projekty społeczne, które są realizowane, bo no, zdecydowanie program 500+ poprawił w wielu rodzinach budżet tych rodzin, no i spowodował, że mogą bardziej optymistycznie planować swoje zakupy i wydatki. No, ten optymizm w tych grupach starszych może także wynikać z tego, że przywróciliśmy poprzedni wiek emerytalny. A więc generalnie rzecz biorąc, możemy być zadowoleni, że Polacy dobrze odebrali program Prawa i Sprawiedliwości, optymistycznie,
To też także na pewno doda pewnego impulsu gospodarce, co pomoże zrealizować te obietnice. Oczywiście bez reform gospodarczych, o których także będziemy chyba dzisiaj mówili, te programy się nie powiodą, więc to jest jakby sprzężenie zwrotne. Mamy optymizm konsumencki, który spowoduje, będzie także pewnym plusem, jeśli chodzi o gospodarkę. Teraz trzeba to wszystko połączyć i wykorzystać. Utrzymać. Panie Adamie, pan Adam Sadowski, prezydent Centrum Adama Smitha. Malkontenci, komentując te dane, mówią, że to rzeczywiście jest wpływ 500+, ale też mówią o tym, że to 500+ zostało sfinansowane tak naprawdę przez sprzedaż częstotliwości LTE. Tutaj wpłynęły duże środki do budżetu. No i NBP, Narodowy Bank Polski, wsparł finansowanie 500+, ale i chwalą ten efekt, ale mówią, że w przyszłym roku będzie problem. W przyszłym roku nie będzie problemu, o ile rząd uwolni przedsiębiorców od tysięcy szkodliwych przepisów, bo zostały one już dawno temu zidentyfikowane. Powodują one straty po stronie polskich przedsiębiorców na poziomie około 70 miliardów złotych rocznie i to jest taka najprostsza rezerwa wynikająca po prostu ze złego prawa w Polsce. Także jeżeli rząd chce zrealizować takie ambitne swoje plany związane właśnie z obszarem socjalnym, to nie zrobi tego bez środków już tym razem z realnej gospodarki, a nie tylko z pieniędzy NBP-u czy właśnie jednorazowej aukcji, która już jest historią. Stąd jest szansa, natomiast tą szansę trzeba zmaterializować i o tym za chwilę mam nadzieję. Oczywiście będziemy rozmawiać, ale rząd też nie zrealizuje tych planów bez mądrego oszczędzania. Bez długoterminowego oszczędzania, o którym przecież pan premier Morawiecki bardzo, bardzo dużo mówi. Na tym opiera się jego cała strategia budowy gospodarki dzisiaj. I taki raport na temat mądrego oszczędzania opracował TNS. To jest całkiem świeży raport dla banku PKO BP. Myślę, że możemy uchylić rąbka tajemnicy i opowiedzieć, co w tym raporcie jest. Ja czytałem ten raport i jeden taki podstawowy wniosek, gdybyśmy mieli w dużym uproszczeniu powiedzieć, jest taki. Wiemy, że trzeba oszczędzać, ale nie wiemy jak. Mówimy w sensie Polacy. Tak, szanowni państwo, ja jeszcze pozwolę sobie wrócić na sekundkę do tych nastrojów społecznych, o których rozmawialiśmy, ponieważ pan poseł wspomniał tutaj o programach, które są uruchamiane, które są planowane. Mianowicie te nastroje społeczne, na nie składa się i na ich poprawę składa się trzy elementy generalnie. Mianowicie wzrost zakupów dóbrowego użytku w gospodarstwach domowych, to jest raz. Dwa, pozytywne zmiany, czy taka jakby społeczna percepcja właśnie pozytywnych zmian na rynku pracy. I trzy, kluczowa sprawa. Przewidywana sytuacja ekonomiczna kraju i przewidywana sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych w przyszłości. To jest ten trzeci element. I tutaj mogę powiedzieć, że to społeczeństwo też w pewnym sensie sygnalizuje pewne zobowiązanie, tak? gdyż ten element prognostyczny, on w tym indeksie stosunkowo dużo waży. To tak jedynie kwoli uzupełnienia. Natomiast wracając do raportu na temat oszczędzania. Szanowni Państwo, obraz polskiego społeczeństwa pod względem oszczędzania jest bardzo, bardzo skomplikowany. Natomiast kluczowy wniosek, jaki można faktycznie postawić, to obserwujemy ogromną zmianę na przestrzeni kilku ostatnich lat, gdyż mówiliśmy, że polskiego społeczeństwa nie stać na oszczędzanie. Jest to taka opinia, którą w pewnym odsetku gospodarstw domowych około 1/4 gospodarstw domowych należy uszanować. Natomiast generalnie zdecydowana większość twierdzi, że widzi, że te możliwości do oszczędzania są. Chce podnieść stopę oszczędzania z dochodów dyspozycyjnych. Tylko ma świadomość, iż należy oszczędzać. Tą potrzebę ewidentnie sygnalizuje. Tylko jest problem operacyjny. Jak to zrobić? I społeczeństwo wprost mówi, iż nie dostrzega narzędzi służących ku temu. Znaczy podkreślam, nie widzi, nie dostrzega, bo to nasze opinie mogą być inne na ten temat. A z drugiej strony nie potrafi operacyjnie poradzić sobie z całą tą materią związaną chociażby z gospodarowaniem budżetem gospodarstwa domowego. Ale mamy absolutnie świetne podglebie ku temu, żeby osiągnąć sukces w oszczędzaniu na poziomie gospodarstw domowych, gdyż ta otwartość jest i ewidentnie gospodarstwa sygnalizują potrzebę w tym zakresie.
Panie pośle, króciutko, tylko proszę się odnieść do tego, co powiedział pan doktor. To jest znakomita informacja, ponieważ trzeba bardzo szybko zmienić strukturę polskiego długu. Dzisiaj on jest w większości w rękach zagranicznych. W krajach o silnej gospodarce, na przykład w Japonii, jest odwrotnie. Musimy zacząć pożyczać raczej od własnych obywateli, a nie od instytucji międzynarodowych. I to będzie dobra wiadomość, jeśli będziemy to robili. Teraz porozmawiajmy o rewolucji podatkowej, którą de facto to zespół parlamentarny na rzecz wspierania przedsiębiorczości, któremu szefuje pan poseł Abramowicz, chce zaproponować Polakom. Tak? Ja tylko przeczytam w trzech punktach, na czym koncepcja, nad którą pracuje zespół, a zespół pracuje nie sam, nie ma tam tylko parlamentarzystów, zespół współpracuje ze stroną społeczną, wśród organizacji, które pracują nad tym projektem, znajduje się właśnie Centrum Adama Smitha, Forum dla Rozwoju, Polskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców, Związek Pracodawców i Producentów Polskich, Związek Przedsiębiorców, przepraszam, tak, i Pracodawców, oraz Fundacja Republikańska. Miałem tutaj skrót, więc trudno mi go było rozszyfrować. No i tak, te podstawowe założenia brzmią fajnie. Zmniejszamy koszty pracy, ubytki budżetowe z tego tytułu są uzupełnione poprzez reformę PIT i CIT, podatków PIT i CIT. Propozycja jednej stawki VAT jest wariantowa i jej niewprowadzenie nie zaburza systemu i wpływu do budżetu. Najważniejsze założenia, dla mnie dosyć ciekawym punktem jest tak. Jest ten punkt, likwidujemy dzisiejszy system poboru podatku od wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zastępując go podatkiem od funduszu płac 25% oraz na okres jednego roku wprowadzamy zakaz wypowiedzeń zmieniających dla pracowników. Wprowadzenie tych punktów powoduje, że przy wypłacie każdy pracownik otrzyma zwiększone wynagrodzenie, na przykład przy 3000 zł na rękę wypłata będzie wynosiła 3750. To tylko tak bardzo skrótowo. Chciałbym poprosić najpierw o komentarz pana Adama Sadowskiego. Co to oznacza? Czy wychodzicie naprzeciw oczekiwaniom społecznym i idziecie trochę jakby w poprzek projektom, które już się pojawiły, projektowi rządowemu, projektowi wicepremiera Morawieckiego? Czy to jest jakby spójna propozycja do konsultacji jakby społecznych i do rozpatrzenia wśród wszystkich Polaków? Projekt Centrum imienia Adama Smitha przygotowało w 2003 roku pod kierownictwem Krzysztofa Dzierżawskiego, pod którym zebraliśmy w 2004 roku 100 tysięcy podpisów i chcieliśmy ten projekt prowadzić w trybie obywatelskim do parlamentu. Jednak wtedy nie było ani klimatu, ani woli politycznej, żeby ten system zmienić. Przypomnijmy podstawowe fakty, jak szkodliwy i absurdalny jest obecny system i chciałbym się dowiedzieć, jakie są powody do utrzymywania tak absurdalnych rozwiązań. Mianowicie mamy 8 tytułów podatkowych nałożonych na pracę na etacie. Oczywiście pod innymi nazwami, czyli jest 1 podatek i 7 składek. Jest to płacone w 4 przelewach co miesiąc. I na koniec mamy 2 płatników podatku i pracodawcę, który zatrudnia pracownika i pracownika. Proponujemy już od dawna, żeby to zmienić w 1 podatek zamiast 8. Ruch obniżający opodatkowanie pracy spowodował powstanie kilkuset tysięcy miejsc pracy. Oczywiście większość z nich była w szarej strefie. Ona po prostu obniżono bariery, mogła się zalegalizować. Stąd i dzisiejsza propozycja nasza, tutaj wspólna, zakłada obniżenie opodatkowania pracy. To będzie coś, co będzie najsilniejszym elementem umożliwiającym rozwój, ale i też takim kolejnym programem, gdzie pieniądze zostaną po stronie obywatela w sposób bardzo zauważalny. Stąd ta propozycja nie zmiany warunków płacowych przez najbliższy rok, bo te pieniądze, które tutaj proponujemy, jeżeli chodzi o obniżenie opodatkowania pracy, mają trafić do obywateli. Powiedział pan Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha, a do tablicy został wywołany pan poseł Adam Abramowicz. Panie pośle, bardzo proszę o komentarz. To byłaby rewolucyjna zmiana i jednocześnie bardzo dobra nowina dla wszystkich Polaków pracujących na etatach, ale mamy także potencjał przedsiębiorców, też o tym powiemy. Ponieważ konsumencki, gdyby rząd przyjął tą koncepcję do realizacji, rozumiem, że to by wcześniej nie mógł być jak styczeń 2018, wzrósłby jeszcze kilkukrotnie, dlatego że wyobraźmy sobie teraz sytuację, że
każdy pracujący na etacie otrzyma podwyżkę wynagrodzeń w wysokości, tak to pan redaktor powiedział, przy 3000 na rękę, 3750. I nie jest to propozycja szaleńca, który mówi, dobrze, to weźmiemy znowu z pustego, tylko my, cały nasz system jest tak skonstruowany i przeliczony, że zapewniamy pokrycie budżetowe na tą reformę. I teraz przy takim założeniu, po pierwsze, indeks optymizmu wzrośnie, po drugie, wzrosną zakupy, bo już wtedy rzeczywiście ten przyrost wynagrodzeń będzie bardzo znaczący. Oczywiście powszechny, oczywiście nie tylko zakupy, bo zakładamy także wzrost oszczędności. Bo dzisiaj Polacy mówią, że nie mają z czego oszczędzać. Taka dawka pieniędzy spowoduje, że będą mogli pomyśleć już czy o lokatach, czy o obligacjach, o których mówiłem, że czas najwyższy zmienić ten narodowość naszego długu, a więc rzeczywiście rewolucyjna zmiana, dobra zmiana by była oczywiście także dla i dla kieszeni Polaków, ale także dla gospodarki. Przedsiębiorcy, skąd weźmiemy pieniądze na obniżenie kosztów pracy i na te podwyższenie wynagrodzeń? No tutaj czytam w waszym projekcie, przedsiębiorcy będą płacić o połowę mniejszą składkę ZUS jak obecnie, czyli 550 zł, a mali przedsiębiorcy o obrotach do 5000 zł składkę procentową od obrotu. Tak jest. Dzisiaj ryczałtowy ZUS jest największym zabójcą miejsc pracy w Polsce i bardzo zniechęca do otwierania firm. 1120 zł dzisiaj, no i od stycznia jest podwyżka. Zresztą ta składka rośnie w zasadzie co roku. Podatek, bo to nie jest podatek. To jest podatek w zasadzie, tak. I dzisiaj my proponujemy, żeby to wynosiło 550 zł miesięcznie, dwukrotnie niżej niż jest obecnie. Oczywiście, a dla tych maluchów, dla tych firm, które wniosą w stanie zapłacić nawet 550 zł, czyli firm o przychodzie do 5000 zł, proponujemy 15% daninę, która będzie obejmowała już wszystko, czyli PIT, VAT i ZUS. Dla przykładu, ktoś, kto ma przychód 1000 zł miesięcznie, zapłaci 150 zł i rozliczy się z państwem, już nie będzie jakby swój obywatelski obowiązek wykona. Przy 2300 zł, tak? Jak już jest powyżej 5000 zł przychodu, 550 zł. A więc także rewolucja w składkach ZUS dla przedsiębiorców. Ale skąd na to wziąć, to może... Pan Andrzej Sadowski, tak. Bardzo proszę. Trzeba pamiętać, że obecny system skłania obywateli jest systemem inaczej motywującym do ukrywania prawdziwego rozmiaru prowadzonej działalności. Stąd Polska ma dziś jedną z największych szarych stref w Unii Europejskiej. No właśnie, jestem ciekaw, jaką cyfrę pan zbada. To są szacunki od 20 do prawie 40%, a w niektórych branżach, tak jak kiedyś do 60? Robiono badania, to w budownictwie to jeszcze było więcej niż nad się to wahało do 70-80% w zależności od roku badania. Tak czy inaczej, system, który proponujemy, to jest po prostu likwidacja głupich, szkodliwych podatków. No takim podatkiem głupim i szkodliwym jest podatek CIT, który jest podatkiem od de facto umiejętności ominięcia tego podatku, bo według i badań Najwyższej Izby Kontroli i wielu innych badań, które właśnie były przedstawiane w czasie prac zespołu, ten podatek płaci zaledwie kilka procent w Polsce firm, które mają obowiązek zapłacić ten podatek, na 100% firm, które formalnie powinny ten podatek regulować. Czyli jest to podatek, który ma marginalne znaczenie dla budżetu, a skłania firmy do prowadzenia gry operacyjnej z aparatem skarbowym i vice versa o jego zapłacenie albo wyegzekwowanie. Stąd zamiast redukować, tak jak to zrobiły Węgry, do 9% ten podatek, zmniejszając tylko jego szkodliwość, możemy go zastąpić podatkiem przychodowym, popularnie zwanym obrotowym, ale na poziomie nie wyższym niż 1,5%, i taka jest nasza propozycja, co przyniesie od razu trzy razy więcej pieniędzy niż z obecnego podatku CIT, przy oszczędzaniu zarówno po stronie przedsiębiorców kosztów wszelkich tych różnych statystyk i prowadzenia bardzo skomplikowanej księgowości, a po stronie aparatu kontrolowania, czy podana herbata urzędnikowi skarbowemu w czasie kontroli może być odliczona, wliczona w koszty, czy też nie, bo takie rzeczy mają miejsce.
Na chwilę poprosimy o komentarz pana Marcina Jedzika z TNS Polska. Czy propozycje, które słyszymy tutaj, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom Polaków w kontekście chociażby tego raportu o mądrym oszczędzaniu? Otóż te propozycje mają jeden niesłychanie ważny punkt z perspektywy konsumenta. Mianowicie w Polsce, proszę Państwa, mamy całkiem spore zróżnicowanie dochodowe gospodarstw domowych. Teraz może przytoczę tylko dwie statystyki. Mianowicie w 2013 roku około 40% gospodarstw domowych miało taką sytuację ekonomiczną, która nie pozwoliła im wygospodarować nadwyżek finansowych przeznaczonych na oszczędzanie. W 2016 ten odsetek spadł do około 35%. Obecnie dane sprzed miesiąca obniżył się jeszcze o kolejne 4 punkty procentowe. Co to oznacza? Iż ta bariera ekonomiczna związana z oszczędzaniem, ona automatycznie, znaczy z czasu, z roku na rok się zmniejsza. I ja osobiście bardzo się cieszę, iż te rozwiązania przewidują właśnie niwelowanie tych dysproporcji. Proszę Państwa, jeśli popatrzymy na dochody gospodarstw domowych w Polsce i na stopy oszczędzania i na zróżnicowanie dochodowe, no to pod względem zróżnicowania dochodowego jesteśmy mniej więcej gdzieś w środku stawki europejskiej. Ale to jest dobra baza, aby to zróżnicowanie mimo wszystko zmniejszać. Druga sprawa, proszę Państwa, bezpieczeństwo finansowe obywateli. Z badań z Polska wynika, iż konsumenci mówią, że gdyby dysponowali kwotą około 10 tysięcy złotych, taką na wszelki wypadek, to dawało im poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego. Natomiast tej kwoty nie posiada około 35% gospodarstw domowych, 30-35% gospodarstw domowych. Więc to jest całkiem spory odsetek. Stąd też każde rozwiązanie, które będzie się przyczyniało temu, aby tę barierę ekonomiczną niwelować, jest słuszne. Tym bardziej, iż zwróćcie Państwo uwagę na to, co się dzieje w tym roku w związku z oszczędnościami gospodarstw domowych, które są na rachunkach bieżących. Dynamika